Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Tym razem będę Wam prezentował kolejny głośnik od firmy MediaTek. Po bardzo udanym MT3145, czyli boomboxie BT i bardzo fajnym wakeboxie BT, czyli modulu MT3148, przyszła kolejna, coś co się nazywa boombox Color BT i ma moc znaczenie MT3148. 4.6. Jest to nowość, do której podchodzę dosyć sceptycznie, ze względu głównie na, no, na te kolorki, które tutaj ma. I no, dlatego tak jest, a nie inaczej. Zatem rozpakuję go dla Was i powiem Wam wcześniej, że będę to robił pierwszy raz, inaczej niż w przypadku modelu 3148, gdzie rozpakowałem go sobie wcześniej i miałem okazję już się z nim zapoznać, zaprezentować go Wam, mając pewną znajomość tego zestawu. Teraz to zrobię live, powiedzmy. Dobra, czym się charakteryzuje ten głośnik? On jest dosyć ciężki, waży ponad kilogram, dokładnie 1410 gramów. Jest oczywiście znacznie większy od głośnika Wakebox BT. Również ma slot na kartę microSD oraz USB, odtwarza pliki MP3, ma wbudowane radio, ma troszeczkę gorszy Bluetooth, bo starszej konfiguracji 2.1, ale warto dodać, że tutaj jest głośnik 2.1, czyli mamy dwa głośniki średniotonowe, dwucalowe oraz trzycalowy głośnik basowy. I jestem naprawdę ciekaw, jak to brzmi. Moc takiego zestawu to jest 15 W według producenta. Nie będę oczywiście w stanie tego sprawdzić, czy to jest prawda, ale no, skoro tak deklaruję, no to bardzo fajnie. Wiedząc oczywiście, że nie samymi danymi technicznymi człowiek żyje i nie zawsze dane techniczne odzwierciedlają stan faktyczny, po prostu przejdę do rozpakowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Instrukcja obsługi w języku polskim pewnie też gdzieś jest. W kilku językach jest na pewno. Nie interesuje mnie instrukcja obsługi, chyba sobie poradzę. Mam taką nadzieję. Znajdziemy w zestawie kable. Są to kable AUX chyba. Tak, jest to kabel jack-jack oraz kabel, o matko, co oni tu wykombinowali, jest to kabel służący do ładowania. Niestety MediaTek, wstydźcie się, bo tutaj na dzień dobry dajecie troszeczkę tyłka ciała, bo w ten sposób. Fajnie jakby to było micro USB, a chociaż mini USB, a nie taki jack, bo później mogą być problemy z dostaniem takiego kabla w razie awarii. No ale mniejsza, póki co głośnik jest nowy, więc chyba będzie działał. Wyciągnę go dla Was. W środku już nie mam nic. O matko, jak on jest zapieczętowany. Dobra, z tyłu jest tak. Muszę sobie go teraz wysunąć. Robię to częściowo poza obiektywem kamery. Okej. Mamy głośnik. Fajne jest to, że ma rączkę. Możemy iść z nim sobie. Stylistyka tego głośnika jest taka dosyć mocno retro, że tak się wyrażę. Co ciekawe, wcześniej wspomniałem, że ten głośnik ma slot na kartę microSD, ale z tego co widzę, wchodzi tu również pełna SD. Ma oczywiście małe przyciski do sterowania i wszystko inne. Takie troszeczkę karbonowe wykończenie. Nie wiem, pewnie jest to kleina. Z tyłu wystaje antena, którą sobie możemy wysunąć. Ona nie jest jakoś mega długa, aczkolwiek pewnie dzięki niej złapiemy większość fal radiowych. Jeden głośnik z jednej strony, drugi głośnik z drugiej strony i głośnik basowy na dole. Pewne niedoróbki widać na tym głośniku, przynajmniej na tym egzemplarzu, aczkolwiek co ciekawsze, to nie jest plastik, to jest drewno, MDF, drewno byłoby za drogie i nie kosztowałby ten głośnik, który jest około 130 zł. Okej, dobra, w zestawie znajdziemy również pilot, nie wiem czy ja go będę rozpakował, czy go będę potrzebował do obsługi tego urządzenia, postaram się tego nie robić, bo jednak chciałem ten głośnik sprzedać jako w miarę nowy i nieużywany, ale jeżeli zajdzie taka konieczność w trakcie, no to oczywiście ten pilot rozpakuję. W każdym razie jest tutaj kilka funkcji, sterowanie stacjami radiowymi, regulowanie głośności, przewijanie i tryby pracy oraz wyciszanie oraz equalizer. Okej, dobra, jedziemy z koksem. Przestawiam głośnik na on. Wydał z siebie dźwięk
zapiszczał przy włączaniu. A tutaj dalej coś jeszcze mamy. Pojawiło nam się podświetlanie nie przycisku, tylko potencjometru do regulacji głośności. Co, fajnie, tak, fajnie. Ustawione to jest kontrolka na wyświetlaczu od trybu pracy, jest napisane, że to jest Bluetooth i jest kontrolka ładowania. Możemy zmienić na stację radiową. Nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać, czy też nie. Nic nie słychać. Może jakąś stację ustawimy? Nie, teraz wyłączyłem w ogóle dźwięk. Słuchajcie. Jestem chyba zbyt głupi, żeby to ustawić. Dobra, ustawienia radia sobie odpuszczę, bo zapewne musiałbym wziąć do ręki pilota, a nie chce mi się naprawdę go rozpakowywać. Zatem wrócę do funkcji Bluetooth i odpalę jakąś pioseneczkę. Ten głośnik zapewne musiał sparować, co niniejszym czynię, wchodząc w ustawienia mojego smartfona. Chwilkę to oczywiście potrwa. Odświeżę listę dostępnych urządzeń i powinien mi się za chwilkę pojawić tutaj głośnik MT3146. Widzę póki co jakieś inne urządzenie, nie wiem, czy to jest to. Może to być to. Zobaczymy. Tak, parowanie A18. O! Wydał głośnik z dźwięk z siebie, zatem po prostu się sparował. I teraz tak, nie wiem, jakie są tryby pracy tego głośnika. Spróbujemy najpierw taki tryb pracy, jaki mamy obecnie włączony. I włączymy również piosenkę Krzysztofa Trapczyka, Chciałbym być. Chyba włączymy. Nie wiem, coś mi się tu nie widzi, nie wyświetla mi się nic na tym ekraniku śmiesznym. Wydaje mi się, że tu powinno coś migać, ale nie miga nic. Nie wiem czemu, czy to dopiero miga po podłączeniu zasilania. Nie wiem. W każdym razie odpalimy trochę głośniej. O, zaczął migać, widzicie to? Aha, czyli granie, to, że nie działy, tak zwany kolorofon, było wynikiem tego, że po prostu za cicho puściliśmy muzykę. Ale tutaj są dwa tryby, jest tryb wyłączony, włączony i tryb podświetlania. Czy jak przełączę tryb na zwykłe on, to wtedy gaśnie mi podświetlanie tego, ale czy również przestaje pracować kolorofon? Tak, moi kochani, czyli jak się okazuje, tryb pracy może być bez podświetlania, czyli jeżeli komuś nie podoba się migające w rytm muzyki lampki, może sobie oczywiście to odpuścić. Ja jednak jestem może nie wieśniakiem, ale lubię, jak coś się świeci. I to wygląda po prostu całkiem zabawnie, ale kawałek się skończył i nie wiem, co mi teraz mi wejdzie Marylardowicz pewnie. Niechaj tak będzie. Zobaczymy, jak sobie to miga. Dobrze, wystarczy tego, moi drodzy. Myślę, że może na zabawnych utworach pokazałem wam działanie takiego urządzenia. Natomiast no, należy pamiętać, że to jest głośnik, który przyda się na wypady w plener. Ale to jest doskonałe rozwiązanie również dla tych, którzy nie mają radia w pracy,
w warsztacie samochodowym, w gabinecie lekarskim, gdziekolwiek. Jeżeli tylko lubicie muzykę, niekoniecznie taką puszczoną z Bluetootha, chociażby z radia, to tutaj macie radio wbudowane. Kupując takie urządzenie za 130 zł, naprawdę możecie załatwić sobie sprawę. I to naprawdę nie gra źle, tak? Ja wcześniej już wspominałem, że nie porównywałbym tego do zestawów Edifiera, Microlaba ani i tak dalej, ponieważ są zupełnie tak samo inne gabaryty. Natomiast jeżeli na takie kompaktowe rozmiary, gdzie zobaczcie, tu nie wiem, jest 20 cm, 25, tutaj może jest troszeczkę więcej, to gra naprawdę przyzwoicie, więc chyba Mediatek ostatnio ma smykałkę do tworzenia fajnych rzeczy za niezbyt wygórowane pieniądze. Zatem za 130 zł jak najbardziej polecam do kupienia u nas. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, jak ten głośnik działa. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobała ta recenzja, w zasadzie prezentacja, to łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół i komentarz, co było nie tak. Będziemy się oczywiście starali poprawić przy okazji kolejnych filmików. Ja Wam dziękuję, żegnając się. Trzymajcie się. Cześć.